Hej, hej. Witajcie, kochani. Tu Aleksandra z małym bonusem, z takim uzupełnieniem, przypowieścią. Czuję, że to będzie bardzo, bardzo ważne i istotne. W tym tygodniu, czyli od 4 do 10 maja 2020. Czas bardzo wymagający i uświadamiający. Myślę, że konsekwencje, które wynikają z wyborów życiowych. Przeczytam Wam króciutką przypowieść, która czuję, że bardzo mocno będzie miała związek z nadzieją. No i tutaj będą takie dwa kierunki. Albo ta nadzieja będzie znikać, albo będzie podsycana. To wszystko będzie zależało, kochani, do jakiego miejsca dotarliście, które chcieliście osiągnąć. Czy byliście, moi drodzy, świadomi skutków ubocznych własnych działań? Zobaczmy. Zastanówmy się. Posłuchajcie. Oto przypowieść dla Was na ten tydzień. Aleksander Wielki przebywał w Indiach. Na pustyni napotkał nagiego mistyka. Powiedział do niego: „Jestem Aleksander Wielki”. „To niemożliwe”, odparł mistyk. „Nonsens! Jestem Aleksander Wielki. Możesz też zobaczyć wokół moje wojska”, zniecierpliwił się wódz. „Widzę twoje wojska”. „Widzę, ale człowiek, który nazwał siebie wielkim, nie osiągnął jeszcze prawdziwej wielkości. Prawdziwa wielkość czyni ludzi pokornymi. Jesteś w całkowitym błędzie”, powiedział mistyk. Aleksander był uczniem Arystotelesa i przeszedł u niego kurs logiki. Nie mógł słuchać bełkotu mistyka. Powiedział: „Nie wierzę twym słowom. Ja podbiłem cały świat”. Jeżeli będąc na pustyni odczułbyś pragnienie, a na przestrzeni wielu kilometrów nie byłoby studni, to jak wiele, Aleksandrze, dałbyś za kubek ofiarowanej ci wody? Zapytał mistyk. „Dałbym połowę królestwa”. Westchnął mistyk. „Nie, nie sprzedałbym wody za połowę królestwa. Zobacz, umierasz z pragnienia. I albo będziesz miał królestwo, albo wodę. Co zrobisz? Co wybierzesz?” „Wtedy naturalnie oddałbym całe królestwo”, rzekł Aleksander. Mistyk roześmiał się i powiedział: „To jest wartość całego twego królestwa? Kubek wody? Myślisz, że podbiłeś cały świat? Od dziś powinieneś mówić, że podbiłeś cały kubek wody”. Tak, moi drodzy, to jest jakaś konsekwencja. Konsekwencja działań, może konsekwencja jakiegoś końca, kiedy macie wszystko, co chcieliście, a może nie. Może jesteście zwycięzcą, może jesteście przegranymi, może jeszcze macie na coś apetyt, może straciliście na coś apetyt, ale dochodzicie do wniosku, że czegoś nie rozumiecie. Czegoś nie rozumiecie. Że staliście się jakąś osobą. Osobą, która nie potrafi czerpać przyjemności ze wszystkiego, co jest wokół. Z tańca, z poezji. Może coś rozumiecie, ale nie wszystko. Może rozumiecie pieniądze, może rozumiecie miłość, może rozumiecie
przyjemność z życia. Może rozumiecie sztukę, jakąś część życia, ale nie rozumiecie być może tego, co znajduje się na końcu drogi. A na końcu drogi zawsze jest jakaś śmierć. To znaczy, czego nie rozumiemy? Czego nie rozumiecie? Czego? Tego, że to, co się gromadzi przez całe życie, jest nic nie warte, bo to się zostawia. To trzeba zostawić. To trzeba zostawić. I może to jest taki czas, kiedy... nie wiem, rezygnacja z postawy hipokryty. Uświadomienie sobie, że... ja myślę, że wielu z nas w tym tygodniu uświadomi sobie, że jakoś marnuje życie na rzeczy niepotrzebne. A wiecie, co jest niepotrzebne? Wszystko to, co nie ma znaczenia w chwili obecnej. Obecnej, w chwili obecnej. Bo najważniejszą rzeczą w życiu jest umiejętność znalezienia znaczenia w chwili obecnej. Czy to jest kazanie? Nie sądzę, kochani, nie sądzę. To jest po prostu uświadomienie sobie, co dla Was w życiu jest kubkiem wody. A co jest królestwem? I co za ten kubek wody jesteście w stanie oddać? Ile jesteście w stanie poświęcić? Wyciągnę kartę, żeby jeszcze tu wzbogacić tę przypowieść na nadchodzący tydzień. Siódemka mieczy, tutaj ciekawie pokazana w Urban Tarot, Futility. Ta karta ma zupełnie inny tytuł w tej odsłonie. To jest bezowocność, to jest czyściec, to jest błahość czegoś. Tu z angielskiego spróbuję szybciutko przetłumaczyć. I'm terrible sorry for the inconvenience. But rules and rules. Jest mi okropnie przykro z powodu jakiejś niewygody. Ale zasady, zasady, zasady. Oczywiście zasady. Jeśli chciałbyś się wydostać spod tego porządku, spod formy zasad i później czekać na powrót nowej wizji, nowego porządku, prawdopodobnie okaże się to marnością nad marnościami. Wiecie co, tu jest pokazana taka marność nad marnościami, co świetnie do tej przypowieści tutaj pasuje. Ja mocno to czuję, że ten tydzień pokaże wszelkie marności nad marnościami. On w jakiś sposób będzie czyszczący. Zajrzyjcie do horoskopu na ten tydzień, gdzie macie pokazany wybór. I tam też pojawia się taki rodzaj czyśćca w czytaniach na ten tydzień. Taki, wiecie co, czyściec w zderzeniu z biurokracją jest w tej talii akurat. Akurat w tej talii, bo nie w każdej. Siódemka mieczy jest bardzo różnie pokazywana. Zwykle jako właśnie oszustwo, jakieś kłamstwo. Tutaj jako czyściec i biurokracja. Tu jest niekończąca się seria jakichś przeszkód, ale po to, żeby po prostu zastosować coś praktycznie, żeby dowiedzieć się, co w moim życiu jest praktyczne, praktyczne, realne, namacalne, ważne, co jest tym kubkiem wody, a co jest tym królestwem i co mnie odciąga od prawdziwych problemów, prawdziwych celów życiowych, co jest błahe, a co nie. To jest dokładnie coś takiego pokazane. Tu jest też pokazana w tej karcie taka zasada prawa, która no, u swoich podstaw, przynajmniej w teorii, każe traktować wszystkich równo, porówno, tak? No, ale dobrze wiecie, że wcale tak nie jest w rzeczywistości i tu widać taką całą sieć prawną, sieć, uwikłanie w jakąś sieć, która powoduje, że
pojawiają się jakieś restrykcje, dosyć istotne restrykcje pojawią się w tym tygodniu, co oznacza, że takie cwaniactwo albo mądrość, to zależy, po której stronie się znajdziecie, cwaniactwa czy mądrości i bystrości. Bo tu jest powiedziane w tej karcie, że tak naprawdę mądry człowiek i bogaty, taki wrażliwy duchowo człowiek, też mentalnie, zawsze znajdzie jakąś lukę. Lukę. Lukę, tak? Lukę w tej biurokracji na przykład, przez którą można się gdzieś przecisnąć, wydostać. Bo to jest taka zachęta do wydostania się spod energii siedmiu mieczy, kochani. O co tutaj chodzi? Ta talia tutaj, ona bardzo się różni od innych i ja czułam, że ja właśnie z niej muszę jakąś kartę wyciągnąć, dlatego że ona pokazuje czas nowoczesny, czas XXI wieku. Tu są nowe wyzwania, tu tworzy się nowa karma, nowa ziemska karma. Tu jest powiedziane, że w tej siódemce mieczy my się uczymy, że te narzędzia, które były wykorzystywane, żeby wykreować jakiś porządek wcześniej, w poprzednich wiekach, one się teraz, kochani, nie sprawdzą. I tu chodzi o globalną jakąś taką wersję świata i przeżywania i waszą indywidualną. Że te narzędzia, one w tym tygodniu się nie sprawdzą. Tutaj będziemy się dowiadywać o sobie znacznie więcej. Nadchodzi pełnia księżyca. Ja myślę, że w tej siódemce, magicznej, filozoficznej siódemce, ta marność nad marnościami bliżej pełni właśnie pokaże nam, że te narzędzia, którymi posługiwaliśmy się do tej pory, którymi próbowaliśmy wykreować swoje życie, swój porządek, swoje zasady w ogóle i w szczególe, one są nieadekwatne. One tak naprawdę teraz, wiecie, co kreują? Stagnację. One próbują chronić, ale wiecie co? Co chronić? Jakieś takie oszustliwe i niemoralne poczynania, które... I ta ochrona jest właściwie potrzebna do tego, żeby nie stanąć twarzą w twarz z konsekwencjami, żeby uniknąć konsekwencji. Mówi się, kochani, że nie można zwyciężyć systemu, tak? Że nie można walczyć z całym światem, że to się nie może udać. A przynajmniej bez dobrego prawnika, co bardziej dowcipni twierdzą, że koła sprawiedliwości są bezwzględne. Sprawiedliwości, ja nie wiem, czy sprawiedliwości w cudzysłowie. Natomiast tu jest powiedziane w tej karcie, że tak naprawdę tu jest taka przewrotność prawa, ale też takiego prawa i bezprawia, które uprawia się na własnej działce życia. Że pewna nielegalność i takie pokazywanie nam od dzieciństwa, jak znaleźć tę lukę, jak być sprytnym, jak oszukać nauczyciela, jak nauczyć się ściągać pod ławką, jak kopnąć Jasia w kostkę, jak się od czegoś wymigać. Różne takie drobne nieprawostki uczą nas, wiecie czego, później, na przyszłość, w dorosłym życiu, to, że właśnie unikamy później konsekwencji, świadomie bądź nie, że każdy człowiek ma taką samą szansę na oszustwo. Jeśli tylko wie, jak to zrobić. Jeśli tylko wie, jak to zrobić, ma taką samą szansę na oszustwo. Wyobrażacie sobie przewrotność tej karty w tym wydaniu? Ja myślę, że nie bez powodu z tej talii korzystam teraz właśnie. Przypominam, wiek mamy XXI, a nie początki, kiedy powstawały karty Tarota, tak? Słuchajcie, kochani, idea tutaj, jaka została pokazana, bardzo mi się z tą przypowieścią łączy, bo to jest właśnie taki wybór, na ile będziemy uczciwi, tak? Czego my tutaj dokonamy w tym tygodniu? Akceptacji czego? Czy akceptacji tego, co było wcześniej przed siódemką mieczy, czyli szóstki mieczy? Czy ósemki mieczy, czy rezygnacji tego, co jest przed i tego, co jest po. Przedtem mamy 6 mieczy, czyli jakieś uporządkowanie, a później mamy 8 mieczy,
które jest pułapką dla nas. Co wybierzemy? Wyzwolenie czy pułapkę? Tu mamy taki rozdział. Czy wyzwolenie, czy pułapkę? I teraz, kochani, tutaj jest taka sytuacja pokazana w tej jednej karcie. Naprawdę tu się wiele dzieje. Tu się tyle dzieje, co w tym boszu całym. Albo się wyjdzie z tej pułapki tutaj, albo się w niej utknie, nie? Jedna karta, a tak wiele. Właściwie wszystko. Wiecie co? To jest takie właśnie pokazane... właśnie, to co w szóstce mieczy być może, czyli cała taka seria sprzeciwu czy walki wbrew przeszkodom, wbrew jakimś regulacjom, dokładnie, regulacjom, które praktycznie się nie sprawdzają i które być może tworzą złudną sytuację bezpieczeństwa, gdzie po prostu nakłada się jakieś restrykcje, tworzy się bramy, bramy do świata, do otwierania i zamykania świata, to dokładnie tak jest określone, gates, tak, of the world, czyli bramy świata, dla niektórych otwarte, dla innych pozamykane, po to, żeby, wiecie co, tworzyć taki sposób na odwlekanie i przekładanie istotnych rozwiązań. To jest takie odkładanie i przekładanie czegoś na później. Więc myślę, że jakaś część z nas będzie miała tendencję w nadchodzącym tygodniu do odkładania i do dysputy, tu jest powiedziane, do jakiejś kłótni, tak? Żeby po prostu utrzymać jakąś teorię przy życiu, zdychającą teorię, która właściwie jest teorią niczego. Tu jest pokazana teoria niczego, ale nie Fryderyka niczego, tylko nicości. Ale nicość to też jest złe słowo, bo nicość może być czymś dobrym, a tu jest nic. Tu jest po prostu teoria niczego, ale wiecie, jaka teoria? To jest po prostu to, co może tutaj zwyciężyć, nie daj Bóg. Jest tu pokazana taka rzecz urzeczywistnienia jakichś chorych teorii, które, które mówią to, co w tej karcie jest, że bycie uczciwym nie popłaca. Że bycie uczciwym nie popłaca. Ja się obawiam, że ten rodzaj teorii może w tym tygodniu niestety zwyciężyć. Ale wszystko tutaj będzie zależało od kręgosłupa moralnego, prawda? Czy jesteśmy w tej szóstce mieczy i chcemy na wolność wyjść? Czy jesteśmy po tym przełomie w siódemce, w ósemce, czyli wpadamy w jakąś pułapkę, w te gates of the world, w te bramy świata, które w każdej chwili mogą się przed nami zatrzasnąć, przytrzasnąć nam nos, oko, nogę i tak dalej. Takie tutaj problemy będą w tym tygodniu, tak to się zarysowuje, kochani. Mimo wszystko życzę Wam takiego tygodnia, w którym tak słyszę, że ani się nie jest zwycięzcą, ani przegranym. Tu chodzi o cieszenie się, wiecie co, takim taką po prostu nie jakąś koncepcją życia. Nie. Rozpoznaniem, myślę. Rozpoznaniem swojej formy. Rozpoznaniem zaufania. Rozpoznaniem swojego niepokoju. Czym jest mój niepokój? Co jest tym kubkiem wody? A co jest tym królestwem? Wiecie co? Zwykle to są strony przeciwstawne. Jeżeli coś was uwiera, to jest dokładnie to. Tam, gdzie wyłania się strona przeciwstawna, po jednej stronie macie kubek wody, a po drugiej stronie, naprzeciwko, macie to królestwo, które być może za ten kubek wody trzeba będzie oddać, coś poświęcić. Być może ten tydzień będzie takim ćwiczeniem transformacji, tak słyszę, fali sztormowej. No, kochani, dla niektórych na pewno, dla niektórych na pewno. Życzę Wam dobrego tygodnia i oby kolejny powrót dobroci, normalności nie trwał kolejne 2000 lat. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!